dzisiaj odbywa się 25. edycja. No i ma ona swoją historię. Odbywała się w różnych miejscach na terenie Jaworzna. Od paru lat właśnie na Sosinie, co uważam, że to jest najlepszym rozwiązaniem. Jeżeli chodzi o frekwencję, jest ona ruchoma. Zaczynaliśmy od 70-60 osób. No w tej chwili jest takie zapotrzebowanie około 200-250 osób. W tym dzisiejszym dniu udało nam się przekroczyć 200, ale możliwości mamy dużo większe. Byliśmy nawet przygotowani na 350 osób. Trasa ma około 10 km, prowadzi drogami leśnymi, szutrowymi, bardzo malownicza, ekologiczna, nie ma w ogóle asfaltu, naturalna, po prostu nawierzchnia szutrowa, piaszczysta, kamienista, czyli coś, co rowerom górskim bardzo pasuje. Trasa była bardzo szybka, bardzo płaska, zdecydowanie pełen gaz od startu do mety, bardzo krótki wyścig, krótka czasówka. Także razem z Tomkiem Dygaczem, kolegą, no pojechaliśmy wszystko. Ładne tereny, czysto, dobre, świeże powietrze, podoba mi się.